Witam Was, moi drodzy. To ja, Adam Radzik, na kanale Malowanie Krok po Kroku. Troszeczkę dzisiaj przeziębiony, ale bardzo chętnie pomaluję sobie. Tym bardziej, że jak widzicie, mam obraz, który jakiś czas temu się tutaj pojawił i jest to obraz olejny. Przygotowałem sobie farby, pędzle. Powiem też krótko o tym, jak olej malujemy właśnie tą techniką. Troszeczkę się różni, bardzo dawno, dawno nie malowałem olejem, ale powiedzmy, że dawno, to jest tam miesiąc, to nie wiem, czy to są 3 tygodnie, nieważne, w każdym razie chodzi o to, że trochę olej jest jednak, daje inne możliwości i niektórzy w ogóle uważają, że ta technika jest najszlachetniejszą z technik malarskich, najbardziej długowieczną i jeszcze wiele zalet ma, natomiast ja też bardzo lubię, natomiast po prostu nie można, pewnych rzeczy się do końca nie zrobi akrylem, takich jak się zrobi malując właśnie techniką olejną. Zacznę od, jak zwykle, od cienkiego pędzelka i od, w ogóle to tak, postanowiłem sobie, że w tym moim malowaniu, w tych moich obrazach, jak sobie tak oglądałem teraz obrazy, które mam w pracowni i tak to jest właściwie, zwierzęłam się z mojego przekonania, że nie każdy obraz, który... Nie każdy obraz, który powstał, który ta ręka zrobiła, czy tam namalowała, nie z każdego obrazu jestem zadowolony. Dlatego postanowiłem sobie, że zrobię taką akcję, taką dla siebie akcję wewnętrznie w mojej tutaj pracowni i z moimi obrazami, że będę się starał, nawet kiedyś napisałem w którymś na Facebooku i napisałem gdzieś tam w tych tytułach, że będę robił, jak z obrazu zrobić lepszy obraz. I coś takiego będę chciał zrobić właśnie tutaj z każdym z moich obrazów, które uznałem, że nie są do końca jeszcze, coś tam zmieniając jakiś element, czy tam zmieniając coś w tym obrazie, mógłby wyglądać lepiej. Dlatego to właśnie zacznę dzisiaj robić z tym obrazem, tymi różami, kwiatami. Słuchajcie, przygotowałem sobie, mam tutaj w takim miseczce terpentynę i z odrobiną sekatywę, a w drugim podstawku mam samą sekatywę. Sekatywa to jest dla tych, którzy zaczynają malować olejem. To jest taki, jak wiadomo, technika olejna jest bardzo długosnącą techniką. Nawet tą paletę, którą tutaj przygotowaną mam, pokażę Wam, ale tutaj na przykład są farby, które jeszcze nie zużyłem i są gdzieś tam, ta na przykład farba, tu wyciśnięta, ten taki, on tam, nie wiem, miesiąc tu stała na tej palecie i popatrzcie, ma taką warstwę tylko suchą, także jak dotkniemy palcem, to nie brudzi, ale gdy to przebije, to tu w środku jest po prostu, widzicie, żywy kolor i żywa, tutaj też jakaś zielona. Dotknięcie palcem, miesiąc ta paleta stała, przecież były upały, było ciepło, bo jest lato i po prostu farba wewnątrz jest mokra, czyli po prostu jest jeszcze płynna, czyli bardzo długo schnie. Taką właśnie, żeby, no i to niektórych zniechęca z Was, z twórców, którzy malują techniką olejną, dlatego że olej jest długo snący, długo na tych, jeszcze jak ktoś maluje taką klasyczną techniką, zasadunkami, z jakimiś tam właśnie, nie tak jak ja, szpachlą i taką techniką impasto, to po prostu ten obraz można malować całe wieki i on, ja tu będę Wam mówił, a tutaj sobie już chcę tym czarnym z rysunku tu nadać, bo tutaj jest fajnie, te kwiaty jakieś są wyrysowane, nie do końca jestem z nich zadowolony, bo są płaskie, znaczy przepraszam, nie są płaskie, bo coś tam się w nich dzieje, ale a jak gdyby są w takim samym walorze i one, gdyby tak na nie przymrużyć oczy, to one są w jednym planie, płasko położone jednego, jednak tu odległości, czy należałoby między nimi oddalać, przybliżać i tym się zajmę, to trzeba poróżnicować, żeby po prostu ten kwiat na przykład jest, wyjdzie, chce go, żeby wyszedł do przodu, któregoś cofnąć, na tej zasadzie zaraz to zrobię, natomiast na razie sobie zrobię taki ciemną farbą, czyli ten czerń i tam jakiś błękitem,
błękitem pruskim. Tak, taki błękitny. Słuchajcie, w ogóle maluję takimi farbami. To są farby firmy Talens. Nazywają się Amsterdam. To są bardzo takie duże tuby, 200 ml. Ale też tam na przykład biel używam. Teraz sobie kupiłem biel. To jest biel Van Gogha. To, nie, to jest akurat ta biel, którą dostałem na plenerze w Dresdenku, ale taki Van Gogh kosztuje dwie dychy chyba. Taka duża tuba, także a biel to wiadomo i to jest biel tytanowa. Biel często dużo używam tych bieli, dlatego co do tych. I polecam tę technikę już bardziej zdecydowanym z Was, którzy już wiedzą, że będą chcieli te obrazy malować, dlatego żeby po prostu nie tracić pieniędzy na darmo i nie wyrzucać, a później zostawić te farbki i z nich nie korzystać. Także to. O technice samej to właśnie wspomniałem, że nie wszystkie rzeczy można zrobić w tej technice tak jak akrylem, ale są zwolennicy akrylu i nigdy tego i tylko akrylem, bo akryl daje inne zupełnie możliwości. Można obraz namalować w ciągu tam nawet paru godzin, czy tam godziny i czy tam krótkiego czasu. On przesycha i można się nim cieszyć i w ogóle już zakończyć na nim pracę, natomiast olej wymaga troszeczkę tego czasu. Jak wspomniałem, sykatywa to jest taki preparat, ta jest akurat jasna, są różnego rodzaju zabarwione, to jest tak sykatywa jasna i to jest związek jakichś tam ołowiu i innych no i jakichś chemikali, czekajcie, to jest nawet było takim, kwasu tłuszczowych, to jest mieszanina z soli ołowiu i kwasów tłuszczowych w terpentynie. Zapewnia dobrą przesychalność oddolnych warstw farby. Zaleca się stosować z jasnymi kolorami, czyli tą na przykład jasną. Są też ciemne sykatywy do farby. W każdym razie to bardzo przyspiesza schnięcie farb olejnych. Jeżeli będziecie tylko tej sykatywy, ona już jest rozpuszczona z terpentyną, to te farby, ten olej będzie szybko bardzo schnął i to go zbliży gdyby w efekcie do tego, co można zrobić w akrylu. Chciałem też powiedzieć, to taka rzecz techniczna, natomiast chciałem powiedzieć o tych moich obrazach. Do końca nie wiem, jak to jest, ale też zauważycie, że najbardziej jesteśmy zadowoleni z tych obrazów, które powstały właśnie, jak to nazywam, nie chcę tutaj znowu mądrzyć i tutaj opowiadać o tych moich przemyśleniach związanych ze świadomością, z jakimś tam hałasującym umysłem, ale w każdym razie z tych efektów, które przychodzą gdzieś tam, są od nas niezależne i wynikają jakoś z naszej, jak to ktoś tam może to nazwać, natchnienia, jakiegoś wejścia w jakieś głębsze rejony tej naszej nieuwarunkowanej świadomości, takiej, no nieważne jak zwał, tak zwał dzisiaj, nie będę się w tym zagłębiał, natomiast chcę po prostu, żeby to, co widzę w tym obrazie, tak jak Wam tu wyjaśniłem na przykład na zasadzie tego, że chcę niektóre plany przybliżyć, niektóre, to już takie wynikające z moich doświadczeń, z mojej wiedzy na temat samego malowania. Natomiast takie rzeczy, które wynikają z kładzenia, czy samych gestów do malowania, z tego, że maluję na przykład jakiś tam w tę stronę, w tamtą, że po prostu te... widzicie, tutaj są bardzo fajne malarskie rzeczy, nie do końca, nawet jakiś zaciek się zrobił, nie wiem, czy Wam tutaj nie błyszczy się ten obraz, bo teraz to oświetlenie zmieniłem, ale jeszcze parę odcinków i parę nagrań i tutaj sobie drugie dołożę i będę zupełnie inaczej sobie to światło przebuduję, bo mam pomysł w ogóle, żeby tutaj w pracowni sobie pozmieniać. Przepraszam, że jestem, tak skaczę z tematu na temat, ale chcę dużo powiedzieć, a jak dużo chcę powiedzieć, to znowu to jestem właśnie chaotyczny. Chcę powiedzieć tak, że postanowiłem, że wszystkie obrazy, które uznam, że wymagają tego, no to będę chciał, że tak powiem, zmienić. Będę chciał z nim zrobić lepszy obraz, tak jak wspominałem tam na Facebooku i na tych, że każdy obraz można jeszcze poprawić, chociaż już niektóre, najlepiej to by było, tak jak byłem jeszcze na uczelni, kiedy tam ktoś za mnie, w tym przypadku profesor powiedział, Adam już zostaw, jest ok. Tutaj nie mam tego profesora, takiego mam wewnętrznego profesora, i próbuję to sam, że tak powiem, zrobić. Natomiast niektóre obrazy po prostu z czasem się opatrzą i nawet takich, widzicie, teraz parę
pewnie będzie to, tak to wyglądało, że parę tutaj, tym bardziej, że jest obraz przesunięty, teraz parę plan położę i będę już zadowolony bardziej niż do tej pory byłem. Tak to wygląda właśnie, że tak powiem, w praktyce. I tak będę starał się to robić. Niektórych rzeczy wam nie wytłumaczę do końca, dlaczego tak, ale to bo po prostu wynika to z jakichś takich wewnętrznych muzyk, jak na przykład gra, interpretuje jakiś utwór muzyczny, to wiecie, na przykład, nie wiem, Chopin, czy tam Brahms, nie wiem, Bach, Beethoven napisał, czy Mozart napisał jakiś utwór muzyczny, a to od artysty już, od tego, jak to zinterpretuje, zależy jakość wykonania. Tak samo jest tutaj, że są pewne techniczne, czy tam pewne przez wieki ustalone jakieś zasady w malowaniu i to każdy, czy ci, którzy się zajmują tym malowaniem, to jeden bardziej czy mniej, lepiej czy gorzej to znają, wiedzą na ten temat, ale nikt nie poda recepty, jaka jest na dobry czy świetny obraz, tak? To wszystko wynika z jakichś uwarunkowań podczas malowania tego obrazu, nie wiem, nawet nastroju, stanu jakiegoś emocjonalnego tego twórcy, no wszystko może mieć na to wpływ. I tutaj też, tym bardziej, że ja na takim kanale, jak jesteście tutaj u mnie, odwiedzacie mnie, oglądając, żeby się czegoś tam ode mnie nauczyć, tam podpatrzeć, to też nie jest tak, że za każdym razem, że po prostu ja maluję swoją rzeczywistość jakoś, już to też o tym wspominałem, i maluję ten obraz, a wy, no nie wiem, chyba że podobny temat, podobnie zakomponowany, podobnych relacjach takich barwnych, czyli tutaj głównie ta czerwień, taka cynobrowo, nawet chcę pójść, taką mam tutaj ten kolor, taki typu magenta, czyli taki cieplejszy, znaczy bardziej w stronę karminu, o, takiego buraka, czy jak to nazwać ten kolor, bo chcę, żeby to tło, czyli takie niebiesko ultramarynowe, ta niebieskość by była, plus te zielenie takie fajne, przemyślane, zaraz zobaczycie właśnie, tak jak tu się pokazują te zielenie w tych jasnych częściach liści, żeby to było ten, i tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, żeby po prostu ten obraz nie był surowy, nie był pszczowaty, bo jak użyję właśnie to wszystko, o, i znowu się sprowadza do tego, co, dlaczego obraz jest dobry, a dlaczego jeden jest dobry, a drugi uważamy, że nie, i dlaczego ten nam się podoba, a dlaczego inny nie. Dlatego właśnie, że na przykład ktoś, kto nie jest jakoś tam uczulony na te rzeczy i wrażliwy na jakieś zestawienia barwne, a większość z nas jest i ma swoje nawet ulubione barwy i ma swoje ulubione zestawienia, i to wynika, i to nawet się przejawia, nie wiem, we wszystkim, w całym jego życiu i w ubiorze, to manifestuje i nie wiem, i w domu, w mieszkaniu. Dlatego was też uczulałem i zachęcałem i mówiłem o tym, że obraz, dobry obraz powinien być malowany do, czy na odwrót, czy na przykład do odpowiedniego w kolorystyce, w rodzaju użytych materiałów na ścianach, podłogach i tam wykończenia, użytych mebli, czyli charakteru tego wnętrza, do tego powinien być kolorystycznie, jakimś takim akcentem kolorystycznym, ten obraz powinien być. Być. I takie obrazy też maluję, że tak powiem, do wnętrza, czy może nie wiem, bo to też troszeczkę teraz sprowadzam ten obraz jako do rangi takiego podmiotu i przedmiotu dekoracyjnego, ale gdyby obraz ma być, nie dość, że ma być dobry, dobrze malowany, świetny tam malarsko, to on jeszcze powinien, po prostu nie każdy obraz będzie w każdym wnętrzu dobrze wyglądał, natomiast też nie wiem, dodając ramę, bądź też brak ramy, dodając pewne jakieś tam, wystarczy parę tam, no jest coś takiego, że nieraz wystarczy, nie wiem, kwiaty tego rodzaju, na tym etapie, o, może taką, posłużę się takim porównaniem, że nie każdy w tym momencie, kiedy ten obraz, i dlatego mnie sprowokowało to do przemalowania tego obrazu, czy tam do pracowania jeszcze nad nim, że nie każdy obraz będzie się dobrze
w takim wnętrzu, którym jakbym go widział, on na tym etapie nie jest odpowiedni. Bo tak jak teraz wygląda, może wam się podobać, nie? No to ja widzę go jeszcze tam w złotą ramkę i go wstawić do nie wiem, do babcinego pokoiku gdzieś tam razem, która ma na stole ceratę taką i wiecie, stare meble i tak dalej. Po prostu, przepraszam wszystkie babcie w tym momencie, natomiast nie jest on w charakterze takiego nowoczesnego. I chcę zrobić coś takiego, żeby ten obraz dobrze wyglądał, a to wszystko właśnie o tym wam chcę powiedzieć, że dobry obraz sam się broni swoim tworzywem, swoim sam się broni tym, jakim jest, że będzie wyglądał dobrze w nowoczesnym i chociaż to też jest różnie, bo tam niektórzy sobie nie wyobrażają, żeby tam, nie wiem, malarstwo typu, nie wiem, jakiś Rubensa powiesić w nowoczesnym wnętrzu, czy tam jakiegoś, nie wiem, tego Broida, czy tam, nie wiem, takich jakichś klasycznych czy renesansowych twórców, jakiegoś tam Velázqueza, czy Greco, czy kogoś tam jeszcze, gdzie Greco i tak już jest bardziej nowoczesny, niż na przykład w nowoczesnym wnętrzu, jak tylko w nowoczesnym wnętrzu powiesiliby jakiś obraz abstrakcyjny, dlatego nie w tym rzecz. Natomiast mówię, że każdy obraz ma w sobie jakąś tam ładunek tego. To w ogóle tutaj mi się w ogóle wszystko błyszczy i nie wiem, jak sobie to poradzę przy tym świetle, ale będę musiał przy tym, kiedy światła zgasną, kiedy film się skończy, to sobie przemyśleć. Teraz nie ten. Byłem chętny, chciałem to jak najszybciej rozpocząć to malowanie i tu do was przyjść, pokazać to, niż to, że przygotowałem to, co chcę zrobić. Chociaż do końca właśnie mówię, że nie zawsze jest tak, żeby wiedzieć od razu, co chcę zrobić, tylko raczej się oddać temu, że może to wynikać z waszych tutaj z waszej intuicji o tej takiej, o tym, o czym wspominałem, o tym, że to jest nieraz wynikiem tej, że to nie musi być takie przemyślane, nie musi być takie od razu. Kurczę, nie wiem, gdzie teraz ultramaryn, tu jest chyba. To nie musi być takie od razu z góry wyrachowane i przemyślane i zamierzone, tak? Że to raczej można też puścić w stronę takiego takiej spontanicznej tego, co tam nam wyjdzie. Teraz też namieszałem sobie takiej jasnego, nawet prawie zobaczymy, takie światło tutaj też gdzieś pokażę. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. O, tego mi brakowało, żeby tutaj właśnie w tym odnaleźć takie jaśniejsze elementy, jaśniejsze posmaki. A tym samym tutaj, no będę się bawił, teraz zobaczycie w tym obrazie, jak tutaj podciągnę, jak go zmienię. Wszystko rozjaśnię to tło. Już tutaj będą, żeby w zestawieniu z tymi czerwieniami, żeby tu się pojawiły inne takie rzeczy, jak żeby to nie było takie surowe, no bo ten niebieski jest naprawdę, porwałem się na takie zestawienie, które jest bardzo, bardzo kontrowersyjne, sesyjne i malarsko niebezpieczne, tak? Żeby to z tego dobrze teraz wyrzucić, to bym chyba na poco, żeby tutaj coś fajnego z tego wyszło. No, takie techniczne rzeczy, takie poprzecierane też będą wyglądały nieźle. Ja to też mogę sobie tylko na to pozwolić przy takiej fakturze tego obrazu, który już tutaj ma wiele warstw w sobie. No ale o to właśnie chodzi, żeby teraz troszeczkę jeszcze niebieskiego. Tu mieliśmy ultramarynę. O, te ultramaryny trochę dodam. Jak tam z czasem wygląda, no zaraz będzie koniec. Jak zwykle się rozgadałem na początku, a teraz brakuje czasu, żeby coś tutaj fajnego zrobić i popracować. No ale będzie trochę w następnych odcinkach mniej. Także zachęcam was, malujcie też olejem. Ja bardzo lubię tą technikę i będę teraz też dużo. No tam pewnie będzie mniej tego oleju niż akrylu, natomiast zawsze też dobrze do tego wrócić, żeby nie zapomnieć, jak to jest, jak tu można się fajnie pobawić w tej materii. O, takie fajne te się porobiły. No i zaraz wezmę przy te szpachle, zacznę tam jeszcze, wezmę tej czerwieni, tu parę nowych, świeżych zagrań, uderzeń z tą czerwienią na tych różach.
na tych kwiatach no, taką czerwień, która będzie na przykład tutaj. O, daję czadu. I ten kwiat, o, na przykład ten będzie też blisko, czyli tu dodam troszeczkę bieli, tej takiej magenty takiej. Ta róża będzie taka, że tak powiem, bardziej różowa. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, żeby znowu nie pójść w jakiejś skrajności, o, aż za bardzo, żeby to znowu tego nie zepsuć w drugą stronę, że właśnie przy tym nie było to zbyt, no, już prawie taki, ta magenta prawie fioletowa jest. No właśnie tu będą takie trudne rzeczy, trudne decyzje, trudne, do tego mówię, trudny temat, ale mam nadzieję, że spodobałem. Zapraszam Was do kolejnych nagrań. Z wami się na razie żegnam, bo pewnie zaraz się urwie to nagranie, bo widzę, że jest prawie ponad 20 minut. Także zapraszam, będzie się działo. Będzie się działo i będzie się działo. Zapraszam.